No, hej wszystko. Wyjechałem pojeździć dzisiaj na moim tronie. Co to jest? Unibike? Czy nie unibike? Funbike, funbike, funbike. Czyli zabawowy bajk. Kupiłem w wersji gołej, dołożyłem błotniczki, dołożyłem bagażnik. Torbę kupiłem, jeszcze jej nie przymocowałem, ale będzie na taki zatrzask. Widzicie, tutaj jest amortyzator siodełka. Zmieniłem siodełko, bo mi tyłek boli, nie? Łańcuch przesmarowany, ogniwo naładowane. Jadę tak prawie bez doładowania. O, widzicie, power. Na jednej kresce czasami wrzuca się druga kreska. Kurde, muszę niestety doładowywać powerbankiem komórę, bo zdycha mi komórka. Słabo była naładowana. Do połowy, ja tu mam włączonego GPS-a, mam włączoną aplikację zdrowie. Trochę zrobię ciemniej. Może nie będzie tyle żarła. Ruszyła. O, może będzie podawała prędkość. Zobaczymy. Może się nie rozerwę. A, powerbank. Podaje prędkość. Podaje chyba. Parę kilometrów tym szlakiem przejadę. Fajnie, powiem wam szczerze. O, teraz mi ładnie siodełko zadziałało. Na większych wybojach trochę działa jednak. Nie, trochę działa. Nie bije w kręgosłup w ogóle. Czyli może ta sztyca to był dobry zakup w sumie. Trochę postałem, zrobiłem parę łyczków kawy z termokubka, włożyłem do paka swojego rowerowego i mi się oczywiście trochę odlało. Teraz wiaterek wieje, może insta nieźle głuszy wiatr, to może nie będzie tak źle. Dobry. Ten szlak nie jest długi. Tu parę kilometrów ma. Nie, działa to siodełko. Na takich wybojach, gdzie w kręgosłup wali, to jednak działa. Może jest nastawione na 100 kilo. Komóreczka się ładuje. Słyszałem strzały, tu jest teren wojskowy. Strzelnica myśliwska. Kilka razy nawet na niej strzelałem. Dziewięć kilometrów. Słabo. Coś słabo. Hej, co to, warte trzymasz? Tak? Dokładnie tak. O, Holender.
Nieźle. Szulecko. Tu jest szulecko. Tak, ale tu są piękne tereny. Wyjedziemy na ekstra asfalt, asfalcik do Supraśla. Przejadę się może troszkę po Supraślu. Zaczynam dopiero przygodę z rowerem. Tutaj zaraz wam pokażę. Tylko przejadę to błotko. Elokwentnie. Co prawda mam dobry bieżnik tutaj. Uślizgu nie powinno być żadnego, ale kto wie, deszczyk chyba, jakiś ktoś tu kapie, może piachlać spod kół. Mam wrażenie, że coś kapie. Tu mam 220, nie wiem co to za dystans. Mam przejechane na tym rowerze 385 km już przejechałem. Rekordowy dystans to był chyba 85 km żeśmy z żoną nad morzem zrobili, bo mieszkaliśmy blisko w sumie parę kilometrów od Władysławowa. Teraz są na jesieni, pojechaliśmy sobie pośmigać, jodu trochę łyknąć. Dzisiaj łykniemy borowinowego powietrza w Supraślu. Pojechaliśmy jodu lekko łyknąć. Chyba niezły deszczyk padał. Mokro. O. Mokro i ślisko. Tu. Ua, tutaj błotko jakieś. Ua. Kurde. Niezłe błoto. Jak w domu normalnie, tam żołnierz z naładowanym karabinem. 10 kilometrów. Pan grzybiarz z całym koszem grzybów? Maślaki czy podgrzybki? Parę borowików. Tak? O. I ile to trzeba chodzić, żeby tyle uzbierać? To 4 godziny. 4 godzinki. No i będzie super sobie. Parę weków na zimę, czy podsuszyć, no. I jeden grzybek? Jeden prawdziwek? Nie, parę właśnie. A, parę. Tutaj rozmawiałem kiedyś, tydzień temu z takim dziadkiem z Supraśla, mówił, że mało grzybów w tych rejonach jest. No, trzeba pojedyncze miejsce, tak? No, a w innych rejonach to słyszałem, że koszami tu tam. Tylko w drugą stronę pod Białystok, jak na Bielsk z Podlaski jechać. Tam w okolicach mostu w Ploskach. Tam koszami normalnie prawdziwki nosili.
To gdzieś 3 tygodnie temu, teraz nie wiem jak jest. To ja teraz mam takie pojedyncze miejsca, gdzieś pójdzie tam na przykład jak dobry dzień, to no. 5-6 takich większych czasem się trafia. Tak, to taki, żeby było cały las chodzić wysyp, to ciężko. Ale spoko, przyjemnie. No tak, tak. Ja no, wszystkiego dobrego, dzięki, hej. Deszczyk zaczyna padać, tak jak lubimy. Tak jak lubimy. Duży ruch tutaj, patrzę. Jesteś na miejscu. GPS mi powiedział, bo zaznaczyłem szlak napoleoński. Tutaj w sumie można wyłączyć GPS-a. Zostanie tylko aplikacja zdrowie. Zaraz wyłączę. Podjadę do asfaltu, wyłączę, żeby mnie dodatkowo nie zżerał komóry. To mam GPS-a prawdziwego, ale ten GPS to jest motocyklowy GPS, on jest cholera dość duży. Ładnie, dużo ludzi. O. Bez błotniczków to dzisiaj tak, tak sobie. Te plastikowe błotniki, które mam, niby wyższa półka rowerowa. Kupiłem w Białymstoku w dobrym sklepie rowerowym. I zapomniałem nawet tylnego błotnika ze sklepu wziąć, no bo brałem tą sztycę, błotniki, bagażnik, wszystko, a pojechałem bez roweru. Przymierzyć tego nie można było, musiałem pooglądać jakoś na pałę to wszystko. I chodzi o samochód. No daj wyjechać z tego błota. Nie jedź tak ostro. Zaraz zjadę. Deszczyk kropi. Nie wiem jak ta Insta nagrywa. Pierwszy raz nagrywam z takiego. Taki, wiecie, nie wiem nawet jak on się nazywa. Taki na klatę się zakłada. Takie obręcze, no i tam mocowanie do kamerki. Na gumach to. Tak jak kaburę pistoletową. To coś w tym rodzaju. No, ten szlak coś mi się tu kończyć nie chce. Myślałem, że się zaraz skończy, ale się nie kończy. Spróbuję wyłączyć tego GPS-a. On tu skurczybyk. Dobra, poszedł. Odpalimy zdrówko. Zdrowie to taka aplikacja do zegarka. Huawei. Mam taki zegarek, on widzicie, o tutaj. Może dam pod Instę, pokazuje to samo co i komóra, nie? Także można byłoby sobie tu gdzieś zegarek cyknąć. Zamiast komóry, komórę wrzucić do plecaka czy do torby i byłoby to samo w sumie. 11 km. Tempo tu mam słabe. Zaawansowany rowerzysta zostawił mnie daleko. Po angielsku mi nawija co kilometr. Jakiś bolek amerykański. Zaczyna mnie irytować jego głos. Może wyłączę.
No ale na razie. Ale jedzie się super. To szersze siodełko. No mam to oryginalne, no silikonowe. Nie wiem. Raz się przejechałem na nim. Ale no nie dałem szans dla tego siodełka. Może to był błąd. One minimalnie lżejsze od tego. Ale to jest jeszcze dodatkowo amortyzowane siodełko. I ta sztyca. I skórka. Prawdziwa. Także to takie siodełko niezłe nawet. Nie nadaje się pewnie zawodowi bike packingerzy, by się ze mnie nabijali. No ale daleko mi do bike packingu i przyjechania, chociaż podejrzewam, że 100 km bez problemu bym przejechał. Tam z żoną przejechaliśmy. Aha, właśnie opowiadałem, jak pojechaliśmy nad morze. Wystartowaliśmy chyba z 6 czy 7 km od Władysławowa. Pojeździliśmy trochę po Władysławowie rowerami, no oczywiście na Hel. Tam i z powrotem wyszło chyba 86 km. O. Jeszcze jedna kreska była, gdy jechałem do domu na tym rowerze. Jedna. No ale na początku to słabo się udzielałem. Mało kręciłem, także. Całą trasę wyrysuję mi ładnie. Można byłoby trochę szybciej jechać. Ciup, ciup. Jak coś, jak kupiłem przed kupieniem rowera, tak trochę z byka kupiłem, bo nie chciałem wcale kupywać roweru elektrycznego. Mam fajnego Gianta z bardzo wysokim modelem przerzutek, topowym praktycznie, tylko że ten Giant to ma 15 lat chyba, ale on dalej jest niezły. Mało na nim jeździłem, także nie jest zużyty. Może kiedyś go pokażę, coś zrobię. On był robiony na turystykę. Kiedyś tam parę razy z pracy jeździliśmy na takie wycieczki turystyczne. No. No ale pojechałem z żoną kółkiem, żona zwykłym rowerem w tamtym roku. Kupiliśmy rower nowy dla żony. Tu się jedzie. Hej. No w tamtym roku kupiliśmy dla żony nowy rower. Ona sobie tam jeździła. Bujała się po mieście. Wkoło komina. No ale ostatnio pojechałem, wziąłem Nicole i pojechaliśmy na taką wycieczkę z 50-60 km. To się dziewczyna mocno urobiła na tym rowerze. I obiecałem jej, że kupię elektryka. No. Wziąłem i kupiłem jej takiego. Dobre tam ma ogniwo chyba. 17,5 amperogodziny. Chińczyk, ale taki Chińczyk za piąteczkę na tych grubych oponach czterocalowych. Na pewno na którymś filmie będzie, może coś zmontuję. Z tego morza to tam jest przedstawiony ten rower. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Nie przywiązuję, ale taki rower spoko. Dawała rady żona. No i po kupnie tego roweru wzięliśmy Nicola.
pojechaliśmy też na taką wycieczkę 50-60 km, no to kurde, przekręciła całą trasę, tam jej chyba dwie kreski czy trzy zdjęło, ale ostro kręciła i mówiła, że mogłaby jeszcze dalej jechać. Nie, patrzę, kurde, może ten rower to nie jest takie złe wyjście, wziąłem sobie, kupiłem, nie? Długo nie zastanawiając się, że mieliśmy jechać nad morze. Akurat miałem urlopik, wziąłem jesienny. Dwa tygodnie, nie, no to tam tydzień na wsi trochę porobiłem. Najważniejsze rzeczy, które były do zrobienia. I jeden tydzień nad morzem zabukowaliśmy pokoik. Po sezonie, tam koło Władysławowa właśnie. Ueli, pokoje Ueli, czy willa Ueli. Taka wioska koło Władysławowa, niedaleko. No i tam w jedną stronę, w drugą stronę, w stronę Łeby, w stronę Gdyni. Całe wybrzeże żeśmy objeździli rowerami, fajnie. Bardzo fajnie. Widzicie, tu jadę 16 mi nie doładowuje, a na pierwszym zakresie zasuwam. To myślę, co mi się tak pedałuje ciężko. O, i stąd pojedziemy do Suprasia. O, tutaj jest piękna droga. Tu jest piękna droga. Tak jak z motocyklami, jak na prawdziwym motocyklu to lewa, a jak na motorowerze to gówno, figa z makiem. To tak samo i tu, jak na dobrym rowerze damy tradycyjnie, trochę oszukańsko, bo górka duża, wjadę pod tą górkę. Tutaj do Suprasia też chyba może z 8 km. Nie wiem, ile to kółko wyjdzie, zobaczymy. Cudownie tu jest. Jesienny las jest po prostu boski. Dobra, zrobię sobie przerwę na doładowanie. Zrobię łyka kawki. Dobra, jedziemy. Przyjechane 13,5 km, ale widzicie, błotnik po prostu nie chroni na szlaku napoleońskim dobrze od błota. Nic to. Włączamy. I jedziemy. I jedziemy. Dobra.
Czy dogoniłbym tego kolarza? Wątpię. GPS pokazuje 35,6. Oczywiście bez doładowania na nogach. Tu fajne górki. Super. Wyłączę ten gór. Mam słuchawkę w uchu. Co kilometr wyniki mi podaje. Denerwuje mnie to. Czy samochody jeżdżą tędy? Od czasu do czasu jeżdżą. Doładowuję pod górę. Nie jestem w stanie tak kręcić, żeby nic nie doładowywał. Sam skurczybyk daje. Nie ma kondychy. Po prostu i tyle. Same górki. Ciekawe, tu można pewnie w tym zdrowiu jest opcja, żeby przewyższenia jeszcze pokazywał. Pokazuje, ale później może wykres przewyższeń wam pokażę. Jakie tutaj są przewyższenia na tej drodze. Może odnośnie. Jako że praktycznie jestem początkujący, pierwsze jakby wcześniej to się jeździł człowiek rowerem, bo trzeba było gdzieś tam pojechać do sklepu, do tam siam, nie zwracał uwagi po prostu, czym jedzie, co i jak, to z dziećmi się jeździło. To tamto. A teraz po prostu ten rower to jakby bardziej taki świadomy wybór, żeby dla zdrowia potaczać się na tym rowerze. Zdrowie u starego dziadka za słabe, żeby dymać prosto z nogi. No ale na tym rowerze elektrycznym to nie jest tak, jak wszyscy myślą, nie? Dużo ludzi, którzy jeżdżą na elektrykach, mówią o tym, o teraz na przykład jadę, praktycznie nie doładowuję, widzicie, o teraz zaczął. Ta jedna kreska, cały czas jest ta jedna kreska. Włączę, widzicie, o może będzie teraz lepiej na kamerze widać, jedna kreska. O, teraz nie doładowuję wcale, jadę na nogach, tak można, obserwuję, żeby jak najmniej to doładowywało, mimo tego, że trzeci asystent jest, trzeci zakres wspomagania,
tym rowerze jest chyba 6. 4, 5, 6. No tutaj to po prostu speed, tylko dotknę pedału i wspomaga. 6, więcej nie ma. 6 zakresów. Można jeździć na dwójce, na trójce. Może trasa nie jest zbyt duża, to jadę jakby na trójce. A jak doładowuję na trójce, zaraz zobaczymy, na trzy kreski czy na dwie doładowuję. Ła, doładowuję mocniej, ale jak tylko dotykam pedałów, to widzicie, o, od razu to doładowywanie spada. O. Mimo tego, że tu nie ma czujnika, ono jest dość intuicyjne, rower wcale nie szarpie. Tak jakby się mogło wydawać, że do pola i pakuje energię w tylną zębatkę. Przednie na pewno są dokładniejsze, nie? No ale tutaj jest możliwość jechania na manetce. Na razie nie manetki nie odblokowywałem, to można zresztą odblokować, zablokować, to jest, można robić co się chce. U mnie manetka działa tylko do 6, jest taki tryb prowadzenia roweru i ona do 6 km działa. Wyprowadzenie czy gdzieś wciąganie pod górę roweru. O, tutaj mnie doładowuje, widzicie, na jedną kreseczkę. O. Nie jest to dużo, ale teraz pod niezłą górkę wjeżdżam, to jak mi moc w nodze spada, to po prostu silnik daje więcej. Nie wiem na jakiej zasadzie, no, jest program napisany pewnie na podstawie obrotów przedniej zębatki. No i będzie supra się zaraz. Może deszczyk będzie padał. Trochę mi jest za gorąco, cholera. Jednak mała bluza. Cienka dość bluza kolarska. Dużo daje po prostu. Niezła góra. Chciałem czwórkę, widzicie, jeszcze nie dopala. O, zaczęło na jedną kreseczkę. Teraz w ogóle nie dopala. Sam daję na nogach. Prawie wjechałem na nią bez dopalania. Jaki piękny las. Piękna tu okolica. Było pod górkę. Jest i z górki. Ładna góreczka. Ładna góreczka.
kurka. Koniec dobrego, ale trochę odpocząłem. Tutaj też jakiś chyba rezerwat bagienny jeszcze jest. Patrzę, woda stoi tu na lewo. Bagna, kurna, pedał strzyka. Coś tam jest w tym pedale. Muszę porządne pedały kupić. Wygaszacz w komórce się włączył. Pójdzie czy nie? Kurwa. Kot. Tu na jedną krechę mnie doładowuje. Włączę tą komórę. Dobry efekt przy ruszaniu, dobrze dopala. Muszę nowe rękawiczki kupić. Lekkie motocyklowe. 200 widziałem. No, mamy praktycznie supraśl. O, chyba stanę tutaj. Zrobię sobie małą przerwę. Trochę poprostowałem siodełko, bo kurde, źle było ustawione. Mam wrażenie, że teraz jest równo. Powinno być równo. O. Tak wygląda ten fanbike. Tarcza to jest 180 hamulce. Czy oświetla, zawsze się zastanawiałem, czy oświetlam, oślepia moje światło. Trochę oślepia. Z daleka, ciup, ciup. Jedzie samochód. Wziąłem objemkę. Od jakiegoś odbłyśnika dwie tretytki i przykręciłem taką latarkę z Leroy, ona daje 500 luksów. 500 luksów wystarcza, żeby jeździć w nocy. Bardzo dobrze oświetla i była na trzy zwykłe te paluszki małe, a pasuje tutaj ogniwo litowo-jonowe bez przeróbek do niej. Mam tu wpakowane 2 amperogodziny. Jedno ogniwo litowo-jonowe wystarcza na dłużej niż bateria, no i można ładować. Montaż tak samo, tak jak ten, idealnie pasuje to ogniwo. Po prostu się wkłada i już. Może nawet pokażę wam
jak ja to zrobiłem. Można kupić, latarka jest niedroga, kosztuje dokładnie chyba 50 zł. Sprawdzone oczywiście przeze mnie ogniwo Samsung przy rozładowaniu 1 amperem. Trochę ręka brudna, bo czyściłem łańcuch. Rezystancja wewnętrzna. To był pierwszy pomiar. Laptopowe ogniwo 44 mOhmy i przy obciążeniu 1 amperem dało 2000 mAh, czyli 2 amperogodziny. O. Zrobiłem taki jakby osłonkę na mrozy. Ona, widzicie, tutaj wchodzi. Ta nitka to do wyciągania tego ogniwa i ogniwo. O, w taki sposób ona tutaj, widzicie, o, wchodzi. Jeszcze kamera, trochę chyba baterii zostało, to może troszkę ponagrywam jeszcze. Taki temat jak ustawienia roweru Holender, bardzo skomplikowana sprawa dla początkującego rowerzysty. To jest po prostu masakra i makabra, żeby ustawić, nie? Kupiłem mniejsza rama, to jest chyba M-ka. Była XL-ka i M-ka. Że wzrostu 173. Kaczan. To kurwa, chociaż kiedyś miałem w dowodzie wysoki. No. Teraz byłoby chyba średni. Dobra. Ludzie jeżdżą odprężeni. Może żeby była XL-ka, chociaż kto wie, może byłoby jeszcze gorzej. Trudno mi powiedzieć. W tym Giancie to mam XL-kę. To jest M-ka. I ciężko, zbyt duży ciężar mi idzie, kurde, na ręce, nie wiem. Muszę rogi zabrać od Gianta, mam tam rogi. Dziadek z torbą, tak jak ja. Mamy Supra Aśla. Pojedziemy. Czekaj, gdzie my wyjechaliśmy, cholera? Gdzie my wyjechaliśmy? Supra, się może tędy pojadę. Borowinowym powietrzem łyknę. Skusi pani. A, ładny dymkiem dało. Ładnie. Proszę bardzo, niech pan skręca. Żebym się zagapił, mogłem rozjechać pana Jana, ale jestem jak zwykle bardzo czujny. Torba mi tam dynda na tym bagażniku. Pojedziemy dalej chyba. Pod Czyrliczankę samą. Tam był zakaz wjazdu rowerami, bo tu strefa przygraniczna. Mogą drony białoruskie dolatywać. Tu jest ścieżka.
Jak ktoś chyba idzie ścieżką, nie wiem, czy ulicą. Nie, ścieżką maszynę. To nie będę wjeżdżał. Są chyba sanatoria w Supraślu. Mówił, że Podlasie płaskie jest. Non stop górki i pagórki. W lesie jak, jakie góry. Tutaj to na pewno jakieś grzyby są. Tutaj właśnie w tych okolicach pola borowinowe. Największe w Polsce borowiny. Dlatego tutaj bazują na tym borowinowym powietrzu te sanatoria, które tutaj są w Supraślu. Dla alergików z chorobami oddechowymi to jest super sprawa. Między innymi duży wpływ też miał ten zmiana przepisów drogowych i zakaz jeżdżenia monocyklami i wszelkimi pojazdami UTO, typu UTO po drogach publicznych. Jadę po ulicy, bo nie chcę straszyć ludzi, chociaż chyba jak jest obok ścieżka rowerowa, to nie wolno, cholera, jechać po ulicy rowerem. Ale tutaj grasuje tylko może jakaś straż ochrony pogranicza albo jakaś straż leśna. To im chyba lotto, którędyś chyba jeździ. Bardziej interesują sprawy przemytniczo. Pilnują dronów z Białorusi, żeby fajek nie przemycały kilogramami na polską stronę. Takie zamawiasz sobie 5 kartonów, przyczepiasz $100, przylatuje, ma spinkę chyba, tak mnie fantozy ponosi, żeby ktoś nie pomyślał, że tak robiłem, oczywiście, że nie, ale słyszałem, że tak robią. Przylatują fajeczki, przyczepia się kasiora i leci dron z powrotem pagórkami i lasami. No dobra, tu nikogo nie ma. Może wjadę na ścieżkę rowerową.
ścieżką będzie też przyjemnie jechać. Trzeba oddychać. Jakiś Barto tu był czynny dzisiaj. Jeszcze jest coś czynne. Centrum Suproślo. Coś tu może było nawet dzisiaj. Cholera go wie. Zjadę tam na dół. Zjem chyba kanapkę. Trzeba chyba ten dół gdzieś zjechać, bo tam nie ma drogi, że są schody chyba na zjazd. Dźwig jakiś stoi. Co tu się dzieje? A tu jest droga zjazdowa. Coś będzie w centrum Suprośla. Jakiś pałacyk, coś, nie mam pojęcia, co tu będzie. Przewyższenie górskie. Pójdę chyba gdzieś na ławkę, usiądę. Może coś zjem. Mam kanapeczkę. Dużo ludzi jeszcze spaceruje. O, może tu sobie usiądę na ławeczce, zjem kanapkę, bo jakiś jestem głodny. O.
30 km przejechałem, albo i lepiej. W kilku miejscach. Nie nagrywało mi, nie zliczało. Będę musiał przegooglować trasę. Zobaczyć, ile Holender. Nie zauważyłem, kiedy się wyłącza. Chyba jak wygaszasz się wyłączy, to zdrowie się wyłącza. Trasę rysuję całą, ale nie wszystkie kilometry zliczone. Zaczyna deszczyk siąpić. Wracam, ale widzicie, a nie, jakie odcinki mam na biało. Kurde. 1/3 dystansu mi coś nie zliczyło, nie wiem czemu. Holender. Będę musiał przeliczyć trasę, ale i tak chyba 40 wyjdzie, póki wrócę do domu. Około 4 dych będzie. Najgorzej, że zaczyna deszczyk siąpić. No ale trudno. Kurtkę mam przeciwdeszczową. Mam jeszcze rękaw. I okulary. Także trochę może zmoknę. No może i nie zmoknę, ale pada deszczyk siąpi. Zaraz na kamerze będzie. Jadę, wracam do domu. Inną drogą. Już pewnie póki wrócę, to będzie ciemno. Cholera. Wjadę czy nie wjadę? Dałem, kurde. Nie ustawiłem przerzutek, kurde, wodny. Ale patrzcie, wciągnął normalnie na dużej zębatce z przodu. Wracamy do domu, żeby deszczyk jeszcze nie popadał. Klasztor w Supraślu. Ładnie tutaj dzwony dzwonią w nim. Wygrywają jakieś melodie. Powoli robi się ciemno już. Połowa drogi do domu. Pewnie około 60 km wyjdzie. Jak to przeliczę. Trochę zmarzłem siedząc na tej ławce. Ale jest okej. Nie płaczemy. Nie płaczemy, tylko wracamy twardo do domu. Mam zapasową baterię. Nie no, doładowanie. Na trójce, tak jak przyjechałem, tak muszę wrócić na trójce. Nie będę tu. Nie będę tu odwalał komedii. Mam maksymalnym doładowaniu. Nie jedzie we mnie jakiś samochód, nie. Ścieżka. Wracamy ścieżką rowerową z Supraśla do Białegostoku. Jest ścieżka ładna. Nią wrócę. Jak będzie zimno, to założę rękaw. Trochę tak się zrobiło, spadła temperatura ostro. O, macie jeszcze koniki jeżdżą. Kolejna stadnina w Supraślu.
można przyjechać, pojeździć sobie, spaść z konika. O, miałem cholera do CPN-u. Skoczyć, mleko kupić dla żony, o cholera. O cholera, nie wziąłem pieniędzy, no. Mleczko do kawki. Miałem jej kupić, kochanie, wybacz. Chyba zajadę do domu, to pojadę. Kółkiem. Jakby było jeszcze mało. 60 km to jeszcze parę trzeba będzie na kółku pyknąć. Całkiem sportowa niedziela. Coś mi tu, nie wiem, czy deszczem szyba zaszła, deszczem. Deszczem. Szkło mi zaszło w moich goglach. Kawałek papierka. Przetrzemy sobie, żeby było widać. Do Białegostoku około chyba 20. Dobra, rozłączę się z wami. Później na sam koniec zobaczymy jeszcze, ile przejechałem. To się włącza na sam koniec już. O, tutaj można zobaczyć, jak ta lampka świeci, widzicie? Jak świeci. Można po prostu ustawić dalej. Ona ma tu jeszcze regulację. Widzicie, taką można sobie regulować. Także tutaj 500 luksów wystarcza na 100% do jazdy, jak już jest naprawdę ciemno. I bateria litowa trzyma dość długo, dobrych parę godzin. Myślę, może z 7 godzin, może nie na trybie maksymalnym nie wytrzyma 7 godzin, ale na pewno w trybie maksymalnym parę godzin wytrzyma wam. Także za 50 zł można mieć super latarkę. No i ogniwko jakieś. Nie płacić parę stówek za rowerową lampkę, która będzie miała po prostu 340 może. O. Wracam do domu. Oglądam sobie Przemysława, Wisła, 1200 km, velopacking, czy albo ja coś w tym rodzaju. Do domu mam jeszcze parę kilometrów dobrych. Trzy kreski na baterii. Przeżyłem mały deszczyk, ale kurtka żeglarska nie przemokła w ogóle. Pod dresem zwykłym mam taki termiczny dresik, także zimno mi nie jest. Dwie pary skarpet, grubsza i cieńsza, jest nawet w nogi ciepło. Dziękuję, panie Iziu. Kto tam zmienia? Coś policji na mieście, chyba policja stoi, albo taksówka, może taksówka. Pod górę, zaraz zobaczę, ile przejechałem.
bo nie patrzyłem. Założeniem było 40 km pyknąć. No dużo przerw miałem różnych. Się tak ogląda, jak jeszcze ktoś pedałuje, to dodaje trochę pary. Noga jeszcze podaje dobrze. Mógłbym jechać i jechać. Tyłek przestał boleć, chociaż nie regulowałem. Trochę przestawiłem, tu zrobiłem więcej miejsca i przestawiłem wyświetlacz. Troszkę do centrum kierownicy w prawo. Przydałyby się rogi jakieś porządne. Łatwo byłoby zrobić zmianę pozycji rąk. Amortyzator w sztycy też nieźle pracuje, on chyba się trochę rozchodzi. Co tam leżało? Nie wiem, coś leżało na asfalcie. Dobrze, już taka przejażdżka była mi potrzebna. Może na koniec filmu policzę, albo i nie policzę, ile przejechałem. Zaraz zejdę, zobaczymy. Do domu jeszcze 6-7 km. Trzeba praktycznie całe miasto przejechać. Ale Przemysław dodaje pary. Jeszcze długi film. On wali 1200 km. To co to jest? Moje 50 parę pewnie łupnę dzisiaj. Zaraz zejdę, zobaczymy, ile przejechaliśmy. Rozprostuję kości. Zaraz zobaczymy. Tutaj zdrowie pracuje w tle. 42 km pokazuje, ale tutaj jak widzicie, takie dwa odcinki bez pomiaru, to tutaj może nie wiem, 8 km, 10 km. O tu duży odcinek. Zajechałem tutaj, co tutaj była Czyrliczanka, a tu jeszcze do Stadniny Koni i wróciłem tędy tą samą ścieżką, ale no pokazuje tam i z powrotem. Powrót. Kurde. O. W Supraślu zjadłem, miałem dwie kanapki. Przy rzewce wypiłem to, także tu gdzieś jeszcze trzeci był taki kawałek bez pomiaru. A może takie kółko. O, tutaj stąd wyruszyłem, będzie takie kółko, zobaczymy, koło 50, no z 55 km, może mam ten, będzie ślad na GPS-ie, to wam jeszcze pokażę, nie, na koniec, odpalimy Przemka, niech jedzie dalej i jedziemy. No, pojedziemy. Super. Muszę tylko tą torbę przymocować jakoś na zatrzask. Mam jeden kufer od motocykla, nie wiem, albo kupię jakieś mocowania do tej torby, bo ona ma fajną podstawę plastikową, nadaje się idealnie i jest taka termiczna.
zbuduję tam do niej ogniwo na zimę, żeby zimą można było jeździć. Ono będzie trochę, ocieplę to ogniwo i w takiej torbie termicznej można będzie jakiś wkład rzucać ciepły, żelowy, albo dwa nawet do ogniwa, żeby nie marzło. Podejrzewam, że i tak nie będzie marzło. Można będzie spokojnie jechać, zrobię jakieś, nie wiem, 17 amperogodzin, gdzieś o takie. Mam teraz dużo ogniw, dość dobrych, nawet bardzo dobrych, niezużytych zupełnie, używanych, ale przeze mnie. Także albo wykorzystam może ogniwo z hulajnogi, z tego Motusa Scooty 8,5, tam jest ogniwo H38V, albo 48, już nie pamiętam, tak dawno to było, że, ale policji, trzeci wóz policji na odcinku 2 km. Co się dzieje? Dobrze, z jednej strony dobrze pilnują porządku i debili tych, którzy kurwa jadą stówą po mieście. Sam czasami. No, stówy nie przekraczą. Boję się. Ale zdarza się, kurde, 90 parę jechać. Tam, gdzie jest 70, tam, gdzie 50, to nie. Tam, gdzie 50, to góra 60 jadę. No. On coś tu zawiecha. Przemo stanął. Dodał mi praktycznie od supraśla. Oglądam Przemka. Znowu deszcz zaczyna padać, widzicie? Dobra, na razie będę kończył. Włożę gogle, bo okulary mi zaraz zaleje ten deszcz i będzie źle się patrzyło. To na razie. Jeszcze raz się chyba, jak będę dojeżdżał do domu, to włączę. Mam nadzieję, że kamera jeszcze działa. Na liczniku 433. Zdrowie 46. Do domu jeszcze ze 4 km to będzie 50 równo. No i te odcinki 2 bez pomiaru. Podejrzewam, że około, może nie całe 60 km, ale gdzieś koło 60 przejechałem. Niech będzie 55. No to 55 na takiego dziadka, 50+. Bez przyzwyczajenia, bez wprawy, to uważam, że jest ok. Taką rundkę walnąłem bardzo przyjemnie, mimo tego, że jest dość późno już, ale to nie ma znaczenia. 18:50, zaraz 19:00. Deszczyk, latarka jak świeciła, tak świeci. Po mieście przełączyłem na słabszą opcję. Widzicie, tutaj odbije, nie będzie widać chyba, o, może po drzewach poświecić, ale widzicie, jaki zasięg jest tej latarki. Będzie widać coś. No, podejrzewam, że jeszcze parę dobrych godzin na tym ogniwie litowym poświeci, siąpi deszczyk. No i to tyle. Jak jakieś wykresy będą, to może dam, może nie dam, nie wiem, zobaczymy. Czyli założenie było, nastawiłem 40 km, jest grubo ponad, także uważam, że jest w porze. Będę wracał do domu. A tu co? A tu kamera się włączyła. No tu nie znam dobrze tej, odblokować, a co tu, jak odblokujesz, to co tu jest, nie wiem, to trzeba zamknąć tą apkę i dopiero później sprawdzać. Rower się spisuje bardzo dobrze, jestem zadowolony z tego fanbike'a. Może ogniwo mogłoby być z deka większe, ale im mniejsze ogniwo, tym trzeba bardziej pedałować, to idzie wszystko na plus. Jest dużo rowerów, które mają
dużo mniejsze ogniwa. I dużo większą cenę. Także hej, coś może z tego zmontuję. Komórka też zdycha. Oszczędzanie. To na razie, hej, wszystko.